Witam wszystkich bardzo serdecznie i wreszcie pora w Wiedźminie 3 Dziki Gon pogadać z dowódcą garnizonu. Chyba. Z naszym nowym mieczem od cechu wiedźmińskiego żmii. Czyli po prostu jest trujący. To ile wieś darzyta? I ile powietrze, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? No. 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi, to jest Temerczycy, wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przyjmijmy. Ej, czyli jednak jest człowiekiem. Spodziewam się transportu niedługo. Dziękuję. Pięknie dziękuję. Jednak człowiek. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. No, ciężko odmówić ci racji. Ciężko odmówić ci racji. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. No, gadaj, lepiej. Nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Może zagryfa. Gdzieś w okolicy za. Tak jest. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Umowa stoi, ale czemu tak zależy ci na tym gryfie? Czemu tak ci zależy na tym gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić na gonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. No i od tego tu jestem właśnie. Umowa stoi. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? No ja widziałem stare gniazdo gryfa już. Utrzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. 2 dni później znalazł ich myśliwy. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. No ale to niekoniecznie musiał być gryf, prawda? Gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Ale słońce bije w oczy, nie? Pewne zioło? Czy przydałoby się więcej informacji o gryfie? Co to praktycznie zmienia? Wybór jednego albo drugiego. No i o tym bym musiał z nim pogadać pewnie. No dobra, więcej informacji pewnie nie ma, więc uderzmy w zioło. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakła. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak. Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład nie igraj z ogniem. No to właśnie, Geralt, troszeczkę tak niepotrzebne. Niepotrzebnie dorzuciłeś tą końcówkę. To umiera zielarka, ale dobra, zapytajmy jeszcze. Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jaki jest płci, czemu porzucił leże. Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Mysław. Mysław. Na południe od wsi pod całym lasem. Sorry. Pomocny człowiek. Chociaż ale rzadko spotykane dziwne imię, prawda? Ale w ogóle, czemu dziwny? To Mira. Oprócz imienia. Dzięki. Ezund, jak ten? Udanego polowania, prawda? No dobra, mam nadzieję, że faktycznie będzie udane. Ej. Nic się nie zasadził, że go ukradłem. Nic. Kurde, dobra, no to wszystko bierzemy stąd. Plus jeszcze nawet zejdę na dół, jeżeli się da. No dobra, nie zbyt głęboko. Nie, ale serio, jest tutaj coś jeszcze, co mógłbym świsnąć? Ej, tam 2 potwory, jakby co? A. Zaraz tam można pójść, bo na pewno nie będę skakał, bo zginę.
No ale dobra, skoro się tak ładnie udało, zapiszmy sobie grę. Bo może to był jednorazowy bug po prostu, że mogłem tak sobie wlecieć tam i okraść go. Jak wszędzie indziej tutaj oni zwracają uwagę na moje lepkie rączki. Bestia z białego sadu. Przeszukaj gniazdo gryfa za pomocą wiedźmińskich zmysłów. Daleko, bardzo daleko, ale zejdziemy sobie na dół i po płaskim będzie troszeczkę szybciej. Chyba, że tutaj w schodziku jeszcze coś macie. A tu nie widać, że kradnę. Prawda? No ale puste butelki. No za to by mnie raczej do pierdla nie wsadzili, prawda? No chyba, że coś bardziej wartościowego tu będzie, Geralt. No, halo? No czemu nie podnosisz? No świecą się przedmioty, kiedy używam zmysłów. No kurde, Geralt. Dobra, odsuńmy się do narożnika przeciwległego. Podejdźmy powoli. Włączmy zmysły. No i dupa, dobra, nie można. Trudno. No i na pewno nie jest to gra idealna. Genialna? Okej. Okay. Ale idealna? Może jakiś patchek jeszcze? Nie, ale wystarczy day one patch. Choć co prawda czasami widać, jak się na przykład wczytują niektórzy. No nie teraz, jak już się wczytają, dobra, ja bym poszedł troszeczkę wyżej. Żeby musiał się wczytać z powrotem garnizon. Okej. Wszyscy na swoich miejscach, prawda? No to uwaga, szybki powrót na dół. No stoją tam. Nie, dobra, cicho, nie widać tego. Słyszałeś o brygadzie Rihet? Tacy jak ty tam służy. Nie, nie słyszałem o tej brygadzie. Choć nie, w sumie stop. Słyszałem o takiej brygadzie, mówiłeś mi to wcześniej. Dokładnie ten sam tekst. Barbarzyńcy. Prawdziwy Wedmin. Chowajcie dziewki do domów. Bo wychędorzy. No nie, no ale taką opinię ma. W sumie zasłużoną, jeżeli graliście w jedynkę i dwójkę. No przygód seksualnych tam było wiele. Zaiste. No w jedynce chciałem uzbierać całą kolekcję kart, ale nie udało mi się przejść całej gry. Jeszcze. Nie, w ogóle to się okazało, że w domowej bibliotece mam wszystkie książki Sapkowskiego. O sagę o Wiedźminie, więc... Już wiem, co będę czytał w wolnych chwilach. Dobra, ale może troszeczkę szybciej, pchełko. Pchełko! Płotko! No pchełkę troszeczkę za duża. No ale na płotkę zresztą też. Ale już trzymajmy się nazewnictwa wiedźmińskiego. Czy tam wiedźmińskiego. Kurde. Odmiany wyrazów w języku polskim. Trudna rzecz, zaiste. 400 kroków przez pięknie oświetloną wieś. Biały sad już będzie gdzieś tutaj za rogiem, prawda? Czy w ogóle nie w ten rewir jedziemy teraz? Nie, ale fajne jest to, że na przykład pamiętacie Bastiena, tego brata, który podobno zginął, a jednak nie zginął na polu bitwy? On teraz sobie normalnie zasuwa w polu. A moment, a czy to nie jest przypadkiem ten Nilfgaardczyk? Nie, to jest zwykły chłop. Ale skoro już szedłem, to wronie oko chociaż. Dobra, zajdźmy konia od tyłu, to nigdy nie jest mądre. Kurde, no nie podoba mi się, jak on przebiega. A to jest właśnie to, że ja trzymam gałkę maksymalnie wychyloną, a on wtedy już musi parę kroków wykonać. Co innego, ja bym po prostu szedł w ten sposób. O, Wedmin, siadaj. No z kopyta, koniku, z kopyta. Ale podjedziesz, tak? No. No walka z grzbietu wierzchowca, no nie należy do najprzyjemniejszych. Próbowałem walczyć z jednym przeciwnikiem, który stał na ziemi, no i nie trafiłem go ani razu. Musiałem podjechać, stanąć koło niego i go zdzielić mieczem. Dobra, w te rewiry. Ale w ogóle tak, najpierw idziemy do wiedźmińskiego gniazda, tak? Czy pfo! Gryfiego! To miejsce mocy. Ja w sumie czemu by nie skorzystać? No, Wiedźmin. Kurde, nie słuchasz mnie coś dzisiaj. Tak samo jak mój aparat mowy, nie współgra dzisiaj z mózgiem coś, typowo. Coś to za znak? Quen. Quen się przyda, jeżeli w przeciągu pół godziny ogarnę gryfa. Bo zaklęcie obronne bardzo mi się przyda. Okej, ale to jest stare gniazdo, to już byłem, prawda? No i wtedy już poznajdowałem ciekawe rzeczy, no chyba, że to jest nowe leże. Noszę w stosunku do poprzedniego. No dobra, no to jest to leże, Geralt, no chcesz to przeszukiwać jakoś... O, lepiej? Kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. No czyli faktycznie, mamy tutaj gryfa. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przeniósł. I długo umierał.
No to już o gryfach wiemy. No ale właśnie, czy to nie jest przypadkiem ten gryf, którego szukamy? Nie no, mogę to zbadać? No, czy dalej będzie świecił na czerwono? Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Samcem! Określ podgatunek. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. To źle czy dobrze, bo nie wiem jaki jest drugi rodzaj. Na przykład jak królewski już brzmi źle, bo to jest chyba ten najlepszy. Ale jakby był na przykład gryf morderczy, no to już brzmi gorzej. Ale dobra, obejrzyjmy rany. Kłute na całym ciele, a na pazurach idzie obijanie śladów krwi. Nie broniła się, musieli ją podejść jak spała. Aha, czyli to wieśniacy rozjuszyli gryfy. Była sobie parka gryfów, samiec i samiczka. Uwili sobie gniazdko, no zapolowali na jakieś tam krówki, powiedzmy trzodę chlewną, no i paru ludzi też sobie wzięli na przekąskę i siedzieli sobie grzecznie, aż pewnej nocy zgraja chłopów podeszła i zadźgała samicę. Kurde! Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstwie. Kiepsko to wygląda, gryf będzie zły. W sensie samiec. Że ile lat? Wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Określmy wiek jeszcze raz, bo nie dosłyszałem. Będzie dzioba starte, 12 lat. Pod szerstku. Miała 10. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być. Czyli zepsuj 12-letni związek maksymalnie, bo może być też 10-letni. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. No to prawda, to wszystko tłumaczy. Żartczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. Zrobiłem co mogłem. 500 punktów doświadczenia. Ej, nieważne ilu neckerów bym rozwalił, ile niedźwiedzi położył, to i tak tyle bym nie zdobył. Nigdy nie lekceważ przeciwnika, to jedna z głównych zasad Wiedźmińskiego Kodeksu, w myśl której zanim dojdzie do starcia z przeciwnikiem, warto się do niego należycie przygotować. Uważyć eliksiry, zrobić oleje lub odwiedzić rzemieślników. Przestrzeganie tej reguły uratowało życie niejednemu Wiedźminowi. Kowale tworzą broń, a płatnerze pancerze. Gdy spodziewasz się starcia z silnym przeciwnikiem, możesz wpierw wykonać zadanie poboczne, by zdobyć doświadczenie i rozwinąć postać. No to już zrobiłem. Możemy lecieć prosto na gryfa. Tylko jeszcze właśnie, trzeba się narazić z Wesemirem, ale też do zielarki bym się z chęcią udał. Gdzież jest ta zielarka? Czy to znajdę gdzieś w zadaniu tutaj? Bez jagres, jakby co? Wykonaj zlecenie na gryfa. Ej, czemu już coś się spsuło? No kurde. Ja lubię wykonywać wszystko. Sugerowany poziom 3, no ja mam 2. Ale wydaje mi się, że dam sobie radę. No nie, ale czemu to już skopałem? Kurde, nie lubię takich sytuacji. Czyli co, miałem lecieć najpierw zbadać miejsce śmierci żołnierzy, a później dopiero pójść do zielarki pewnie. Zdobyć cały pakiet informacji, a na samym końcu dopaść gniazdo. No ale gniazdo znalazłem wcześniej. Czyli coś tam przeskoczyliśmy pewnie. No, brudna forsa, pełna talia tart. Cholera. No dobra, a co z zielarką? Co z kolesiem, który miał nam powiedzieć właśnie o śmierci żołnierzy Nilfgaardu? Co z tym myśliwym? Dziwnym. Ja chcę ich poznać, cholera. No nie mówcie, że już nie będę mógł. No ale tu mnie wysłano, cholera, no. No i co, czyżby faktycznie ma wcześniejsza eksploracja kopnęła mnie w tyłek? Jak płotka mogłaby to teraz zrobić, abym zaszedł ją z tyłu? No niedobrze, kochani, niedobrze. Ej, nie, sorry, to nie było w ciebie celowane? Chodź. A jest ponad 300 kroków. Na twoim grzbiecie zdecydowanie szybciej. No ale ciężko manewrować, gdyby ta ścieżka. No oczywiście tutaj fauna leśna obecna, biegają sobie w nocy troszeczkę częściej. A, przejechaliśmy przez spaloną wioskę, tam jest studnia, tak? Aha, to już zrobiliśmy. No dobra, może drogą faktycznie. Poza tym konik sam się trzyma, a teraz praktycznie jeżdżę bez trzymanki. Trzymam tylko krzyżyk. Nie, dobra, nieźle, ale skręciłeś nie w tą stronę. A nie, po prostu to nie pokazuje drogi po drodze, tylko po prostu jak się tam dostać. Okej, ale cwał może. No ale co, już się narazić z Wesemirem? No kurde, a ta zielarka. Myśliwy. No,
No jestem ciekaw, czy Vesemir coś wspomni o eliksirze, jaki mam uważyć przed walką, albo... O czym gadają? Bojana z Klimku. Dobry z niego chłop, panie Wiedźmin, gdyby tylko nie... Tak, tak, a ten Bojan będzie szedł jakoś niedługo plonów doglądać? A po co? Dożliwie jeszcze daleko. Oj, dziewka pewnie, urodziwa. Oj, Vesemir, ty stary wilku. Tak? W czym rzecz? No, rzecz w tym, że od pół roku jesteśmy na szlaku. Ale no, przyjąłem sobie tutaj nagrywa. Dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. No, coś za coś. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Już mam szakłak nawet? Tak, kurde, zbierałem intensywnie? Ale dobra, powiedzmy, że zebrałem informacje o gryfie. Paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem, ubili samice, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. Jest tylko gorzej. No, czasami może się udać. Ale chyba nie w przypadku potworów, niestety. No chyba, że takich mniejszych. Na przykład, ej, tego jednego trupojada, co tam krąży koło cmentarza, trzeba ubić. I lecą w 20 na przykład. No, kurde. Jeden może zginie, czy tam dwóch, ale powinni dać sobie radę. No dobra, mam szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. No i gdzie się przyzwyczaić, powiem wam z doświadczenia. Polowaliśmy na śmietnisku na Zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. Pamiętam, wracasz do tego za każdym razem, jak się widzimy. No dobra, wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. A powiedzmy mu bywaj tymczasem. Bo naprawdę żal mi tego, że ominęliśmy rozmowę z Zielarką i z dziwnym myśliwym. Kurde, no ale skąd mogłem wiedzieć? Może tutaj. Ej, dobra, mają poupychane rzeczy po szafach. Wszystko, kurde, padnie moim łupem. Wszystko bez wyjątku. Nie ma opcji, Wiedźmi nic nie zostawia. Kompletnie nic. Ale właśnie, szakłak mogłem dokładnie w ten sam sposób teraz, jak teraz chodzę, zebrać. Czyli po prostu czyściłem jakieś pomieszczenie i tam był. Ojej, w skrzyneczkach coś? Nie. Okej, okay. Czyli tą część musiałem sprawdzić wcześniej. Co się stało w buzie? Mama nie pozwala mi rozmawiać. Jak co mi się stało w buzie? No, miałem ojca kiedyś, który bardzo lubił się śmiać i szlachtać nożem i tak mnie poszlachtał. Nie, dobra. Idziemy na tego gryfa wreszcie, tylko kurde, naprawdę szkoda mi tej zielarki myśliwego, no. No przypadkiem gdzieś szakłak znalazłem i wszystko poszło w niwecz. No już nie usłyszałem dwóch dialogów, wy też przez to ich nie usłyszeliście, no Cholera, no. Ja, ale gdzie jest ta zielarka, może do niej pójdę. Ej, zagadajmy w karczmie. Ona pewnie będzie coś wiedziała, jeżeli w ogóle będę miał taką opcję, żeby teraz zagadać, no bo już praktycznie mogę rozkładać pułapkę na gryfa. Proszę, powiedz, że masz informację. No, halo, no, halo. No. Czego wam jeszcze trzeba? Informacji. Oj, nie ma tego. No i lipnie, ale ja mam chyba jakiś plaster miodu. Więc postaram się dokonać pewnej transakcji. Mam ich 5, ona je skupuje za 9. A, no właśnie, już ostatnio to zrobiłem i teraz biedna, nie ma pieniędzy zupełnie. Manekin do ćwiczeń, to jest dobra karta, przydałaby mi się. No ale na niej niestety się nie wzbogacę, ma zbyt mało w swojej sakiewce. Bywaj. Ej, jeżeli mnie ominął seks, kurde, z zielarką. No nie, no kurczę, no nie mówcie mi nawet, nie, no ja się, nie. A gdzie ją mogę znaleźć? A może, chłopko, ty coś wiesz? No kurde, nie jesteś zbyt rozmowna, no.
Nie no, trzasnę sobie tutaj save'a. Na samym końcu oczywiście. Ale mnie to zdenerwowało masakrycznie. Nie, nie. Okej, ja w tym momencie chyba nie skończę ten odcinek. Jestem ciekaw, czy jeszcze jest w ogóle możliwe, żebym pogadał z zielarką i z myśliwym. Sprawdzę to sobie szybko w necie. Ale tymczasem ten odcinek skończę. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Pozdro. Cześć. Hej.